Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku wykonamy zabieg na warzywa i wykonamy go środkami z firmy Timac Agro. Środki już przyszły, co zresztą widać. I aby nie przedłużać, scharakteryzujemy Wam poszczególne produkty, które wykorzystamy. Zaczniemy od środka Feriactyl Starter. Jeżeli już wspomniałam o środku Feriactyl, to produktem była zaprawiona część pszenicy, jaką zasialiśmy w tym roku, czyli odmiany Goplana z firmy Szymański Nasiona, i pół pola była właśnie zaprawiona tutaj przy użyciu środka Feriactyl SD i druga połowa nie dostała tego biostymulatora, także w tym roku jest to nasze takie poletko doświadczalne, ale teraz skupmy się na środku Feriactyl Starter. Jest tutaj to produkt, który składa się z czterech składników, który ma razem działanie kompleksowe. Mamy tutaj działanie zarówno dolistne, jak i doglebowe. Mamy tutaj duży wpływ na system korzeniowy. Mamy tutaj kwasy huminowe i fulwowe, odpowiedzialne za użyźnianie i rozluźnianie gleby. Mamy tutaj również zeatynę, odpowiedzialną za ukorzenianie, glicynę, beta-inę, czyli substancje antystresowe, również składniki odżywcze, NPK. Zastosowanie produktu jest uzależnione od rodzaju uprawy oraz potrzeb rośliny i jest to od 3 do 5 litrów na hektar. Produkt jest, a raczej jego zastosowanie jest proponowane z rozpylaczem grubokropelkowym lub też w połączeniu z RSM-em. Następnie mamy produkt C-Active Vital, jest to bomba biostymulacyjna zarówno mikro i makro elementów, także sobie od razu rozpakujemy pudełeczko, czachmach i mamy niebieskie banieczki. Ta-dam! I skompleksowana otoczka aminokwasowa wpływa na wchłanianie składników przez liście i transport asymilatu z liści do korzeni. Silne działanie antystresowe podnosi odporność rośliny i wydajność procesów fizjologicznych. Ostatnim produktem jest C-Active Gold. Odpakujemy pudełeczko. Mamy tutaj taką samą biostymulację jak w przypadku C-Active Vital. No. Banieczka również podobna. I mamy tutaj odżywienie rośliny borem i molibdenem, wpływ na przekształcenie cukrów w roślinie i budowanie beta-karotenu. Tak samo jak w Vital mamy tutaj działanie silne antystresowe i wpływ na asymilację i transport w roślinie. Więc mamy tutaj trzy różne produkty. Zaczynamy od początku. Feriactyl, C-Active Vital i C-Active Gold. Dzisiaj wykonamy zabieg produktem Feriactyl Starter. Informacyjnie etykietka. Podane dawki są informacyjne. Dawki należy ustalić w zależności od stanu rośliny, typu gleby oraz warunków klimatycznych. Przygotowanie roztworu. Należy wypłukać opryskiwacz, uzupełnić do połowy wodą, dodać Feriactyl Starter i włączyć mieszadło. Należy mieszać roztwór do końca zabiegu. Minimalna ilość wody do rozcieńczenia to 150 litrów na hektar. Przed użyciem wstrząsnąć, czyli bardzo ważna informacja. Nie należy opryskiwać podczas niskich temperatur. W przypadku wysokich temperatur należy opryskiwać na początku dnia lub wieczorem. Teraz mamy już godzinę 24, więc temperatura zdążyła już spaść, wiatru również nie ma, więc warunki mamy idealne i możemy już przygotowywać się do zabiegu.